od gry defensywnej i no, połączyć to pamiętamy z taki mecz z ofensywną. Zagłębiem Lubin. Pewnie dla kibiców Ekstraklasy nie był to creme de la creme, ale na końcu trzy punkty zostały zabrane do Radomia. No i to... No, taka dobra egzemplifikacja właśnie tego, o czym mówimy. Że zęby bolały przy oglądaniu, ale bardzo szybko ból przeszedł, gdy się spojrzało w tabelę na drugi dzień. I po ostatnim gwizdku. Wrócę jeszcze do meczu z Widzewem. Mateusz Grzybek, Lisandro Semedo, Luis Machado to strzelcy bramek, natomiast no Felipe Nascimento to taki cichy bohater tego spotkania, ale jednocześnie antybohater. I tutaj muszę zapytać, no, czy macie zamiar w jakiś sposób tutaj zawodnika za tą żółtą kartkę, która głupią trzeba tak powiedzieć, za dyskusję z sędzią technicznym, która wykluczyła go właściwie już z meczu z Pogonią, ukarać, albo czy jakaś rozmowa wychowawcza będzie. I zresztą Dawid Abramowicz... miał bilety wykupione. Zresztą Dawid Abramowicz to samo. Ja aż miałem się zapytać, czy tam jakiegoś dochodzenia nie trzeba zrobić, czy oni już na wakacje nie chcą tam po prostu wcześniej lecieć, wiedząc, że się zbliża końcówka rundy. No to domena trenera. Mamy regulamin wewnętrzny i na pewno trener Lewandowski nie popuści, jak się mówi kolokwialnie. No nie, no bo bez tych dwóch piłkarzy drużyna jest po prostu mocno osłabiona przed tym ostatnim meczem. No tak. A biorąc, przepraszam, jeszcze pod uwagę właśnie te małe różnice w tabeli, no to nie wolno takiego meczu potraktować na zasadzie, a tam jeden mecz nic nie zmieni, no może zmienić bardzo dużo. Nie, no i wracając jeszcze na chwilę do przebiegu tego spotkania, ja się bardzo cieszę, że to właśnie Portugalczycy pokazali to, że zasługują na to, żeby grać i żeby grać i że grają bardzo dobrze, bo nie ukrywam, że fala hejtu przetacza się od jakiegoś czasu. No ale tak szczerze, Machado to akurat zasłużył kilkoma meczami na to, żeby tam go skrytykować. No tak, ale wykazaliśmy się cierpliwością i zaczął strzelać. I Machado zaczął grać jak znud, także to jest taki dobry przykład, że trzeba właśnie cierpliwości, trzeba spokoju i dopiero wtedy oceniać wszystkie nerwowe ruchy, nie tylko w piłce, ale w innych dziedzinach nie popłacają. No dobrze, ale nie zdenerwował się pan, jak pan zobaczył te dwie żółte kartki? No bo Abramowicza też nie najmądrzejsza, że tak powiem. Nie, no jasne, że się zdenerwowałem i szczególnie, że widziałem również zachowanie Filipa, które w zasadzie, gdyby był mocno ortodoksyjny sędzia, po prostu by go wyrzucił z tej jednej akcji. Za to klaskanie jest karygodne. No, na pewno będziemy o tym rozmawiać.